Do piesków i można je głaskać. Nie można głaskać. Cześć. Ostatnio wybraliśmy się na przebiegi treningowe Obedience ze szkołą Balance. To są takie próbne zawody w Obedience. I pierwszy raz startowała Dominika z naszą dziewczynką Emi. To jest Emi. Emi to nasz drugi, a właściwie to pierwszy Jack Russell. I to dzięki niej zdecydowaliśmy się na to, żeby adoptować Bibika. To dzięki temu, że znaliśmy rasę, wiedzieliśmy, że damy sobie radę z tą kulką energii, jaką jest Jack Russell. Emi jest najlepszą nauczycielką dla Bibika. To ona pomaga mu w trudnych sytuacjach, ona uczy go komunikacji. Ona pokazuje mu, co wolno, z czego nie wolno. I dzisiaj chciałem opowiedzieć wam o tym, dlaczego Obedience jest fajne i w jaki sposób pomaga w pracy z psem. Dlaczego Obedience jest fajne? Obedience jest fajne, bo działa u nas. Po prostu. On ma ślepić. Dlaczego Obedience jest fajne? Dla mnie czy dla psów? No, dla was. Dla was. Dla nas, bo dla psów moich jest Obedience super, bo one kochają jeść i zawsze jak ćwiczymy, to mogą się dużo najeść i kochają to. A ja uważam, że Obedience jest super, super zabawą i mega rozwijającą aktywnością nie tylko dla psów, ale dla ludzi też. Obedience, bo wyciąga to z mojego psa to, co w nim najlepsze. Bardzo mnie cieszy ten czas spędzony z nim na placu. Obedience jest fajne, dlatego że mój pies się uśmiecha. Jest jakiś słodki. Ekstra zabawa i budowanie relacji z psem i budowanie nagrody socjalnej. Po prostu robimy to, bo sprawia nam to ogromną przyjemność i sprawia to ogromną przyjemność naszym psom. Dzięki temu mamy cudowne relacje z naszymi psami i bardziej je rozumiemy. Ten widok sam mówi za siebie. Muszko, nie bój się. Miło, jest liczne. Generalnie oboje kochamy ten sport. Muszku, tak? Tak jest. Jest fajne dlatego, że jest świetna relacja między przewodnikiem a psem. Bo uczy nas relacji z naszymi psami. Obedience jest
fajne, bo pomaga się lepiej dogadać z psem. No i można poznać super ludzi, super psiarzy, szczególnie u nas w klubie. Ponieważ pozwala mi to kontrolować psa bardziej w sytuacjach codziennych i pozwala mu normalnie funkcjonować w społeczeństwie. Nie mamy smyczy. Zginęła. Lay down! A, no, prawda, super. Okej, więc... Dlaczego obitnie jest fajna? Dlatego, że pozwala rozwijać się i mi, i mojemu psu. Uczy nas uważności, zwracania uwagi na detale i na te rzeczy drobne, cieszyć się drobnymi sukcesami i w ogóle cieszyć się razem z psem. Miało być jedno zdanie. Dobra, więc chyba na tym muszę skończyć. Super, gratuluję wszystkim, było cudownie, fantastycznie i do zobaczenia jeszcze raz. Dlaczego obedience jest fajne? Dlatego, że pracuję nad relacją i wymaga takiego dużego balansu między dynamiką, spokojem i bardzo zmotywowanego psa. Dla mnie obi to sposób na budowanie więzi z psem, to sposób na zmęczenie psa, bo wiadomo, że pies zmęczony to pies szczęśliwy. Chciałem wam powiedzieć o tym, że właśnie zaczęliśmy kurs obi z Bibikiem. Nasza trenerka powiedziała, że jesteśmy gotowi, więc będzie okazja do tworzenia kolejnych filmów.